Cześć, jesteśmy w kolejnym odcinku Miasto Czytania, a dzisiaj gościmy, kogo gościmy, Bogna? Olga Drenda jest z nami. Dzień dobry. Cześć. No i teraz zwykle przedstawianie naszych gości, to jest cały rytuał, eseistka, pisarka, badaczka, co jeszcze, kolekcjonerka. Chyba tak. Fotografka nie. Amatorka. Amatorka. Fotoamatorka. I ducholożka, tak. Prawda? No i ducholożka. To już się przyjęło, tak. To już się przyjęło, chociaż ostatnio zdaje się Instagram przypomniał mi w archiwach, że ktoś wysłał do mnie wiadomość, jakiś anonek przed kilku laty, że czy duchologia to jest w ogóle nauka? Nazywaj sobie to jak chcesz, ale nie nazywaj tego nauką. No to pięknie, ale to musiało być parę ładnych lat temu, bo od tamtej pory... W sumie zgodziliśmy się, że jednak... Tak, ale ja zbieram takie osobliwe wiadomości, ponieważ nie przestają śmieszyć. Słuchaj, więc w naszym programie też nie stronimy od rozśmieszających tematów i tylko wtedy, kiedy rzeczywiście sytuacja tego wymaga, zachowujemy powagę. Więc absolutnie nie krępuj się, gdyby się okazało, że jest coś rozśmieszającego do opowiedzenia. Zaprosiliśmy cię z wielką nadzieją, że będziesz nam się zwierzała. Generalnie rozmawiamy o książkach, ale tak naprawdę bardzo nam zależy na tym, żebyś opowiedziała nam... Dowcip. Nie, żebyś powiedziała nam prawdę o tym, w jaki sposób nawiązujesz relacje z książkami. Muszę powiedzieć, że bardzo rozmaicie. Bardzo rozmaicie i lubię zdawać się na przypadek. Bardzo wiele książek, które czytam, to nie są koniecznie książki nowe, tylko to są książki, na które albo natrafiłam w innych książkach, dlatego dobry esej, które sama lubię najbardziej czytać i jakie też się staram sama pisać, to są takie, które troszeczkę jak wpis w Wikipedii otwierają nowe okienka i zapraszają do takiej króliczej nory, z których właśnie takie książki, które najbardziej lubię, to są takie, z których mogę sobie zrobić dużo zapisków, co jeszcze chciałabym przeczytać. Olga, czekaj, ale czy to znaczy, że ty należysz do tego plemienia, które z radością czyta przypisy, bibliografię. Ojej, tak. A, no właśnie. Zgadza się. Dobra, opowiadaj. Przypisy, bardzo ważna rzecz. Wolisz te, które są pod tekstem, te, które są na końcu rozdziału, czy te, które są na końcu książki? Nie, raczej pod tekstem. Raczej pod tekstem, bo nie lubię czytać na zasadzie gra w klasy, że muszę przeskakiwać. Raczej wolę, jeżeli leci to ciurkiem, dlatego że też moja koncentracja jest bardzo wywrotna i wystarczy jakiś drobiazg i już wszystko diabli biorą i rozpierzcha się natychmiastowo. Ale to w takim razie jak się koncentrujesz, żeby faktycznie czytać te książki? Czy to jest jakieś szczególne, jak wywołałaś Bogna, plemiona, tak? Czy to jest jakiś rytuał? Czy po prostu tak ci to przychodzi na co dzień, gdzieś tu, gdzieś tam, gdzieś jeszcze indziej? Ja nie mam właśnie specjalnych rytuałów i też czasami bywa tak, że czytam bardzo szybko, a czasem zdarza się tak z kolei, że czytam zupełnie w tempie żółwim. Nie mam jakiejś swojej normy, nie mam standardu, że czytam ileś książek dziennie i ostatnio zdarzyło mi się faktycznie wciągnąć w parę książek bardzo szybko, jakoś dlatego, że po prostu czytałam sobie przed snem. O właśnie, może to jest jakiś rytuał, który starałam się wdrożyć, to znaczy, żeby nie scrollować przed zaśnięciem telefonu, tylko poczytać sobie coś drukiem, żeby móc łatwiej zasnąć. I myślę, że dzięki temu. Ale z kolei bywa, że na przykład czytam książki, które bardzo mnie angażują, które bardzo mnie interesują, ale czytam je bardzo powoli, dlatego że właśnie ucieka mi koncentracja. Myślę, że bardzo dużo zależy po prostu od składni i od tego, na co mój własny mózg mi pozwoli. Olga, słuchaj, jest z okresem przełomu lat 80. i 90. co chyba wchodzi w zakres twoich badań duchologicznych, jest pewna kwestia związana z produkcją książkową. Tak. Ja z tamtego okresu mam sporo publikacji na swoich półkach i one mają wspólną cechę. Są bieda książkami. Nie wiem, czy to badałaś i czy to także jest jakoś przedmiotem twojego zainteresowania i troski, ale druk wygląda bardzo źle i właściwie ulatuje wraz z upływającym czasem. Grzbiety są strasznie źle sklejone. Słynne pierwsze wydanie Gombrowicza po prostu rozpada się na kawałki i akurat jeśli chodzi o przestrzeń książek, tamten okres nie był dla książek zbyt łaskawy. Czy ty masz książki z tamtego czasu u siebie? Jakoś je, nie wiem, specjalnie obserwujesz? Trochę mam. Pamiętam też faktycznie jakość tych książek, ponieważ mój tato wtedy kupował bardzo dużo, zbierał tę serię Klub Interesującej Książki. I tam widziałam, że jakość niektórych wydań różniła się drastycznie. Bywało, że były takie, które faktycznie były wydane nieźle, a inne z kolei miały jakość zbliżoną do papieru toaletowego i sypały się niemal w rękach. Więc faktycznie te jakość i te nieustannie rozklejające się, latające książki, które później na przykład, jeżeli chciałam wypożyczyć z biblioteki książkę jakąś z tamtych czasów, to one zawsze miały do czynienia z taśmą klejącą nieraz. To jest absolutnie wspaniałe, że o tym wspominasz, bo są dwa elementy, które dotyczą książek z tamtego okresu, które były w zbiorach bibliotecznych. To jest taśma klejąca i folia. Oczywiście, tak. Folia i takie zszywacze. Dokładnie, ale musimy to ludziom wytłumaczyć, tak, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Folie książki były opakowywane, to miało je zabezpieczać przed zużyciem. Taką grubą folię jak reklamówki. Co uniemożliwiało po prostu tym książkom oddychanie. No ale tłustą ręką można było je wtedy. Można było i potem przetrzeć ściereczką, ale oczywiście jeżeli już się dotknęło papieru, no to ślad palucha z masłem zostawał już na wieki, dlatego że był to papier bardzo chłonny. No i dokładnie to samo było z tą taśmą klejącą, bo ona miała tę książkę jakby naprawiać, sklejać te karteczki, ale klej na taśmie klejącej... Ojej, to jest takie straszne, jak ona się potem łamie. To zasługuje na osobny rozdział. Ale chyba go ominiemy, żeby się nie pogrążać we wspomnieniach tych smutnych, głównie dla książek jednak faktów. Ja przywołałam to z tego powodu, że powiedziałaś trochę o trudności czytania książek. Tamte książki obiektywnie jest trudno czytać. Druk jest niewyraźny. Bardzo, z dużym naprawdę wysiłkiem trzeba podejść do tego, żeby książki te uznać za czytelne, a mimo to, czytaliśmy je. I było to dla nas wielkim przeżyciem i przygodą. I jak się dzisiaj oczywiście na to spojrzy, to łatwo się domyślić, dlaczego na przykład część z nas mogła się zniechęcić w ogóle do książek. Chociaż to był też okres bardzo, bardzo zapalonego czytelnictwa, bo pod koniec lat 80. wychodziło dużo takich tytułów, na które wcześniej były zapisy cenzury. Jeszcze przed 89, ale na fali Pieriestrojki wychodziły na przykład reportaże o stalinizmie, powiedzmy. I wiem, że one były szalenie popularne. Wychodziły komiksy, wychodziła fantastyka. Ja właśnie przywiozłam teraz sobie z domu rodzinnego komiksy Tadeusza Baranowskiego w takim starym wydaniu. I oczywiście znowu to jest taki papier, którego ja myślę, że jak ktoś z nim dużo obcował, to wdychanie tej celulozy grozi jakąś chorobą zawodową chyba po prostu, że jakiś las wyrasta w płucach, ale oczywiście ja te komiksy czytałam z zapałem, tak jak Tytusy. Jeśli masz te komiksy, to zwracam twoją uwagę też na to, że twórczość Baranowskiego jest wysoko bardzo ceniona przez kolekcjonerów i one na rynku sztuki osiągają bardzo interesujące ceny. Ale ja nie chcę ich nikomu oddać. Ale to też taki znak czasu, wiecie, że te komiksy wchodzą już w taki obieg, który jest rozpoznawany. To prawda, to tutaj muszę się przyznać, że w czasach studenckich, kiedy czasami brakowało mi pieniędzy, to zdarzało się, że właśnie akurat któreś komiksy z mojej kolekcji. A jednak, proszę bardzo. Tak, ale nowsze. Umowę z Bogiem Willa Eisnera, to pamiętam, że... No ale potem sobie odkupiłam, jak wyszła reedycja. A, to też jest bardzo ciekawy wątek. Ja też mam książkę, którą odkupiłam kiedyś. Nie dlatego, że pożyczyłam znajomej czy znajomemu i to dobrze znana mi osoba nagle się zdematerializowała razem z moją ulubioną książką. Znacie tę historię, prawda? Nie. No właśnie z jakiegoś powodu cały komplet Tysiąca i Jednej Nocy zniknął mi z domu i rzeczywiście odkupiłam tę książkę i pamiętam, że to był taki moment triumfu, że jednak znowu, że znowu jest ze mną. Czy tak samo była z tym komiksem u ciebie? Trochę tak i jeszcze miałam takie chyba trochę poczucie winy, że jednak sprzedałam komiks, który bardzo lubiłam i na którym mi zależało, więc miałam poczucie, że robię coś słusznego. Olga, no dobrze, ale wiesz, w twoim przypadku sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ jako autorka, no pewnie czytasz książki też czasami z emocją, nie wiem, podziwu, zazdrości, jakiejś takiej, no wiesz, czegoś, co u innych autorów cię po prostu rusza w innych obszarach niż tylko sama treść. To prawda. Przyznasz nam się do tego? Co w tobie porusza takie emocjonalne nastroje? Prawda. I tutaj muszę powiedzieć, że jest to przejrzystość wywodu, jeżeli chodzi o kolegów i koleżanki po piórze. Że jeżeli ktoś potrafi klarownie poprowadzić myśl i do tego jeszcze bardzo lubię, jeżeli ktoś nie boi się paradoksów. Ja sama chciałabym właśnie i staram się też mierzyć z różnymi wyzwaniami, to znaczy niekoniecznie forsować walcem swoje przyzwyczajenie myślowe jakieś, tylko raczej kwestionować, pisząc wyroby na szczęście wiele razy co chwilę wyskakiwał jakiś klaun z pudełka właśnie, który mnie zaskakiwał i musiałam weryfikować jakieś uprzednie założenia i to było super. No i właśnie autorki, które bardzo cenię z polskiej sceny, to są Agata Sikora i Renata Lis. Dlatego, że one właśnie mają tę klarowność wywodu, że naprawdę jest to ostrze logiki, powiedziałabym. No, ale jestem też pewna, że są autorki, które marzą o tym, żeby pisać jak Drenda. No, być może. A nawet, no na pewno, na 100% autorze. Wyroby stoją tutaj koło Łukasza. Ale mamy też w księgarni Bęca książki, przede wszystkim oczywiście duchologię, czyli bardzo ważną dla ciebie książkę. Kiedy ona się ukazała, ty byłaś pewna, że ona zrobi aż tak dużo zamieszania? Byłaś na to przygotowana? Nie, że aż tak. Ja wiedziałam, że moja strona jest lubiana, więc zakładałam, że prawdopodobnie część osób, która tam bywa, też zainteresuje się książką, ale na pewno nie spodziewałam się, że ona będzie miała aż tak długie życie. Że zdarza mi się do dziś po prostu opowiadać coś o duchologii specyficznie. Cieszę się też, że w ogóle ten termin zaczął żyć trochę swoim własnym życiem i oznaczać po prostu klimat wczesnych lat 90. Może nie zupełnie zbieżnie z tym, o czym piszę w książce, bo nie tylko taką niesamowitość i samoróbkowość, ale też myślę, że czasami bywa nawet synonimem nostalgii po prostu, takiej właśnie nostalgii za wczesnymi latami 90. Więc myślę, że nie wiem, czy bym napisała w tej książce coś inaczej, dlatego że też nie jestem taką osobą, która lubi rewidować swój dorobek i zastanawiać się, co by mogło pójść lepiej. Po prostu to jest rozdział, który już się zakończył i ruszam na jakieś kolejne obszary. No właśnie tym kolejnym obszarem jest architektura. I piszesz także i tu kolejna książka, w której ukazał się twój tekst, która jest mocno związana z architekturą, używaniem architektury. Powiedz coś więcej. Także fotografujesz dużo architektury. Wiesz, jaką rolę to odgrywa to otoczenie właśnie architektoniczne w twoim oprzyrządowaniu obserwatorki? Myślę, że na pewno duże znaczenie ma moje wykształcenie i cieszę się, że mogę w dużym stopniu pracować w zawodzie. Ponieważ, co nie jest typowe, bo po etnologii i antropologii kultury można robić bardzo wiele rzeczy. Na przykład można pełnić stanowisko premiera Polski, ale ja pracuję w zawodzie, co jest chyba najrzadszą drogą rozwoju po tych studiach. Więc jestem naprawdę zadowolona i całkiem dumna z siebie, że mi się to udało, choć musiałam do tego dojść troszeczkę okrężną drogą i nieakademicką. Bo myślę, że to jest też istotne, że ja piszę książki popularyzatorskie, które no nie są książkami akademickimi ściśle, ponieważ no na uczelniach pracuję jedynie gościnnie wykładając, więc one mają bardziej luźną właśnie popularyzatorską naturę i ja też staram się mieć w sobie wiele z amatora i hobbysty i pasjonata i właśnie fotografowanie jest dla mnie czymś takim, że zdarza się, że moje zdjęcia ilustrują moje teksty albo moje książki. Nie jest to oczywiście fotografia zawodowa, bo przede wszystkim posługuje się jednak komórką. No jest ona, często to są zdjęcia robione na tak zwaną pałę lub krzywy ryj, właśnie gdzieś znienacka przez jakieś ogrodzenie, tak, więc myślę, że one mają w sobie troszeczkę przemyślanej amatorszczyzny, tak bym powiedziała, no ale jest to też mój zamysł, no dlatego, że i w wyrobach piszę o pomysłowości i myślę, że nie chciałabym się też zmienić, ale też myślę, że nie zanosi się na to, na kogoś o oku profesjonalnego fotografa, designera, kto jest w stanie zaaranżować ładnie scenę. Oczywiście podziwiam ludzi, którzy tak potrafią i którzy mają takie oko, ale i przestrzeń, w której mieszkam i to, co fotografuję, to myślę, że musi mieć w sobie nieco rozgardiaszu. No dobrze. Czyli nieplanowanego rozgardiaszu, tak? No ta fotografia jest pewnym... Myślę, że jest pewnym spoiwem pomiędzy twoimi kolejnymi książkami. Czy jest też w kolejnej tym spoiwem? Nie, dlatego, że właśnie książka, nad którą teraz jeszcze pracuję, ona jest to książka zabiórkowa, bo w dużym stopniu powstawała w pandemii i jest to poważna książka o śmiechu i ironii. Więc raczej będę się starała zdobyć licencję na publikowanie rysunków, na przykład bardzo słynny rysunek, o którym piszę tam dość obszernie z magazynu Dobry Humor, zagadka o Coco Jumbo. Więc mam nadzieję, że się to uda. To jest bardzo obiecujący tytuł rozdziału jakiegoś. Czy już masz tytuły rozdziałów? Czy w ogóle będą w tej książce rozdziały? Będą rozdziały, są dłuższe lub krótsze i nie wszystkie jeszcze mają tytuły, ale w tej chwili piszę jeszcze Kiedy żart przestaje być śmieszny. Okej, ale to jak myślę teraz o śmiechu i o właśnie żartach, to nie masz takiego wrażenia, że ten śmiech zaczął być zdecydowanie bardziej online w stosunku do offline? Tak mi się wydaje, że gdzieś tam kiedyś, wracając do dawnych czasów, bardziej śmialiśmy się wspólnie, teraz bardziej śmiejemy się do siebie, do monitora i to potem schodzi niżej, a kiedyś tak nie było? Ale właśnie wydaje mi się, że sposób, w jaki dystrybuowane są memy, on jest jeszcze szybszy. To jest trochę taki akcelerator dla humoru i one często powstają jakimś wspólnotowym wysiłkiem. To znaczy, jeżeli ktoś napisze komentarz, czy że są grupki, na których można tworzyć jakieś własne wrzutki memiczne. Jest taka strona z absurdalnym humorem, Zapisz obrazek jako AHDFGS i ona ma też swoją grupę, gdzie nie tylko admin tej strony oryginalny tworzy swoje treści, ale też każdy, kto się zapisał, może wrzucić jakieś swoje tam absurdalne kalambury i niektóre z nich trafiają potem na te strony, więc no jest to zupełnie zespołowy rodzaj pracy. Super się cieszę, że schodzimy na takie tematy, które daleko odchodzą od papieru i książki rozumianej tradycyjnie, ale jednak trochę nas przywołam do porządku, bo chciałabym, Olga, poprosić cię, żebyś powiedziała trochę więcej o tym, właśnie czy ta materialność książki jest dla ciebie istotna. Różnie o tym różne osoby opowiadają, że właśnie jedni potrzebują dotyku tego konkretnego przedmiotu, jakim jest książka, innym zupełnie wystarczy ta niematerialność przekazu czy wiedzy. Jak jest w twoim przypadku? No ja jestem tutaj raczej konserwą, bo lubię czytać w druku. Lubię czytać w druku, myślę, że więcej zapamiętuję i mniej męczą mi się oczy. Zdarza się... Czyli pragmatycznie bardzo do tego podchodzisz. To prawda, ale zdarza się, że czytam też PDF-y. Nie mam czytnika. Miałam kiedyś, ale oddałam go komuś, bo nie mogłam się przyzwyczaić do obsługi. Czytam, to coś strasznego, ale PDF-y z telefonu, bo ja też piszę na telefonie dość często. Piszesz swoje teksty na telefonie? Niektóre tak. No, zdarza się. I zdarza się właśnie też, że czytam na przykład jakieś rzeczy do pracy, bo po prostu mogę sobie tam skopiować szybko coś do notatki, czy jeżeli muszę coś czytać, dajmy na to mniej uważnie, ale potrzebuję jakiegoś fragmentu, że nie muszę czytać całej książki, tylko wystarczy mi powiedzmy pół jakiegoś rozdziału, no to wtedy się staram zdobyć PDF-a i wtedy już tak może bez specjalnej nabożności czytam. Czyli nie masz takiej chęci, że książka musi być od deski do deski. Może czasami być wybiórczo i wybrany jeden fragment. Tak, i nawet powiem coś jeszcze gorszego, że jeżeli jakaś książka mi się nie spodoba, to jej nie czytam do końca. No proszę, zupełnie inna frakcja niż Jarosław Trybuś, który był naszym gościem i on z kolei nie bierze pod uwagę w ogóle takiej możliwości, żeby nie przeczytać. Nie, on nie zaczyna książek czytać, których nie doczytałby do końca. To jest jeszcze inna kategoria. Tak, ale skąd to wie? No właśnie, on to wie od znajomych. Powiedział mi, że tak dużo rozmawia o książkach, prawda? Tak, Łukasz, tak. On się tutaj zwierzał nam. Ale zastanawiam się, wiesz, ja bym chciał pociągnąć ten temat tej selekcji książek. Procentowo mniej więcej, pi razy oko, ile odrzucasz książek? Ile czytasz całościowo, a ile... No nie, większość jednak całościowo. Większość całościowo, bo też wiesz, myślę, tak. że tak. Ja też myślę o tym, że zakładam czasami, że będę coś czytać powoli. Myślę, że to... Czyli czytasz parę książek naraz. Zdarza się, tak. Zdarza się, że na przykład w domu czytam jakąś grubszą, a do pociągu biorę sobie chudszą, żeby mieć lżej. No to wśród tych książek, które wybrałaś spośród tego, co mamy tutaj na bencowych półkach, jest i ten wariant. Zgadza się. I ten także i chudziutki, i grubiutki. Zacznijmy może od tej książki. Tak, jest to grubcio. No, bo to też jest, wiesz, bo to jest też o podróżowaniu z książkami przez miasto, że zabrać Marty Bogdańskiej i Shifters, czyli zmiennokształtne ze sobą do kieszeni. Że, no do kieszeni niezbyt, do jakiejś pojemnej torby, zwłaszcza, że to też jest książka, której większość zasobów stanowią fotografie. To jest książka o obecności zwierząt na wojnie. I jest strasznie obszerna i bardzo bogata w materiał fotograficzny. Myślę, że też budzący bardzo różne emocje, bo są tutaj i takie mocno ambiwalentne zdjęcia i wzruszające i drastyczne, ale temat jest szalenie interesujący, właśnie dotyczący tego, w jaki sposób ci mimowolni uczestnicy wojny, w jakich rolach i w jakich wcieleniach się tam pojawiają. Więc myślę, że jest to taka książka, która mnie się wydaje szalenie interesująca i na pewno stoi za nią ogrom pracy archiwistycznej. Więc myślę, że to jest raczej taka rzecz, w którą ja bym się wciągnęła, podejrzewam, siadając nawet gdzieś na podłodze i czytając bez przerwy, czy raczej przeglądając i przyglądając się tym fotografiom. Cieszę się, że użyłaś tego słowa archiwistycznej, bo tutaj pewnie powinniśmy cię zapytać, skoro już cię gościmy w Miasto Czytaniu, czy ty ze swoją pracą umieszczasz się także w tym obszarze? Kogoś, kto jest archiwistką, kogoś, kto no, jednak porządkuje naszą wiedzę, czy ją rejestruje po to, żeby można było dalej z nią pracować? Myślę, że trochę tak, chociaż jej uporządkowanie to już jest dyskusyjna kwestia, ale myślę, że duchologia na pewno powstała z takiej motywacji. To znaczy, że miałam poczucie, że jest pewna dziura w naszej wiedzy dotycząca codzienności, czasów transformacji. Tej wiedzy mi brakowało, sama chciałam się czegoś dowiedzieć, więc zaczęłam zbierać źródła z bardzo, bardzo różnych zasobów, polegać na bardzo różnych materiałach. Często rozproszone, jakieś efemeryczne gazety, które wyszły w 2 egzemplarzach, czy właśnie takie, które były wydane na tak straszliwym papierze, że właściwie w czytelni można się zanosić kaszlem. Także, czy jakieś stare nagrania wideo, bardzo dużo materiałów amatorskich, found footage, fotografii amatorskich. Była to fajna praca, również taka etnologiczna, powiedziałabym, że pod tym względem dała mi bardzo, bardzo wiele satysfakcji. No tutaj ja nie wiem, Łukasz, czemu ty nie dopytujesz jednak o tę architekturę, bo tak ona nam się pojawiła parę razy, ale Olga absolutnie konsekwentnie ucieka od tego tematu. Nie uciekam, tylko po prostu off-topiki mnie niosą same. No. Ale to dobrze, wiecie, no architektura nie jest najważniejsza, prawda? Ona gdzieś tam się będzie... To ciekawa teza. Ona gdzieś tam będzie tutaj toczyć w tle, prawda? No właśnie. Naszej rozmowy, tak myślę. Ale słuchajcie, drugą książką, którą ty wybrałaś, pewnie właśnie z powodu jakiegoś takiego zaciekawienia, to jest coś, co jest faktycznie jest też off-topiciem trochę. Chociaż jest niezwykle ważnym tematem dla architektury, dla przestrzeni, dla otoczenia, dla tego, w jaki sposób kształtuje się przestrzeń. Tak, ponieważ jest to kolor. I moje pierwsze skojarzenie natychmiast to był Jean de Limo, który napisał tekst o kolorze żółtym i jego konotacjach w kulturze i tak samo o tkaninach w paski, więc tego typu szkoła myślenia jest dla mnie bardzo interesująca, właśnie taka analiza codzienności, bardzo dogłębna hermeneutyka codzienności. Myślę, że tutaj jest to książka trochę podobna, ale trochę bardziej pop też. No właśnie, tutaj dużo takiej fajnego i prostego pomysłu akurat w tej książce jest. Ona jest, nosi tytuł Kolor, jest o kolorze, jest czarno-biała i zawiera tylko jeden element ręcznie zrobiony, który zawiera jakieś elementy kolorystyczne. Ja muszę powiedzieć, że kiedy pierwszy raz przyjechałam do Katowic, byłam wtedy nastolatką, w podstawówce byłam, uważałam, że z jakiegoś powodu ktoś postanowił, że wszystkie domy w tym mieście zostaną pomalowane na szaro. I to było dla mnie bardzo szokujące, kiedy ktoś zwrócił mi uwagę, że wcale nie jest to prawdą, że domy są pomalowane na szaro, tylko one z powodu tego pyłu i zanieczyszczeń przyswajały po latach taką wspólną dosyć gamę barw, gdzieś tam mieszczącą się w szarościach. Czy na przykład Pałac Kultury. Wiecie, Pałac Kultury dzisiaj ma zupełnie inny kolor niż ten, który został mu nadany tuż po wybudowaniu. Szokująca prawda o tym, że Pałac Kultury był biały. Więc ten kolor też w architekturze, kolor w mieście, no to jest super temat, chociażby pasteloza. Tak, to prawda. Aczkolwiek wydaje mi się, że są w ogóle takie badania kolorystyczne chyba całe robione, nie? W sensie jak dane palety barw spisują się w danych szerokościach geograficznych. To jest w ogóle tak szerokie i tak mega ciekawe. Tak, ja właśnie chciałabym wiedzieć, komu przyszedł do głowy ten straszny pomysł, żeby takie kolory zgniłe stosować jakoś w polskich fasadach i w ogrodzeniach, poręczach i tak dalej. Takie może, żeby się tak nie wyróżniać. Takie gnilne właśnie. No dobra, mocno. Bo to jest taki, wiecie, prosty eksperyment. Z jakim kolorem wam się kojarzy Warszawa? Pierwsze skojarzenie. Nie myślimy za długo. Zielony. Kremowy. Okej. Czyli jednak nie zgniłe. Zgniłe kolory? Nie, zgniłe, gdzie tam zgniłe. Nie ma mowy. Nie, myślę, że osiedla po termomodernizacji są często malowane na taki zgniło-żółty. Nie no, żółty w architekturze to jest jeszcze inny temat, słuchajcie, któremu warto byłoby się przyjrzeć, bo ta polska żółć to jest jednak, no ten kolor tutaj tej okładki o książki, fantastycznej zupełnie książki. Ale to jest żółć biedronkowa oczywiście. Obiekty, które zostały biedronkami, bardzo polecamy te publikacje z twoim tekstem, ale rzeczywiście o kolorach w taki dojrzały sposób, czy o barwach, które nas otaczają, no można mówić w sposób przenikliwy, i mądry i otwierający naszą wiedzę w końcu na decyzje, które sami podejmujemy w sprawach naszego najbliższego otoczenia. I w związku z tym mam do ciebie takie pytanie, które dzisiaj się pojawiło w jednej z rozmów, w której brałam udział. W którym momencie elementem architektury, małej architektury, stały się tuje? Czy ty to jesteś w stanie zidentyfikować? Niedawno, kiedy one opanowały nasze serca i ogrody. Muszę powiedzieć, że niedawno ktoś wrzucał mapę właśnie dotyczącą obecności tuj również chronologicznie w Polsce. Musiałabym to znaleźć, bo niestety nie pamiętam, kto to zrobił, ale właśnie była mapa dotycząca tego, kiedy i gdzie tuje zaczęły porastać Polskę. Ja pamiętam tuje, muszę się przyznać, jeszcze z lat 80. Że one pojawiały się w elementach ogrodzeń już takich żywopłotów w domach prywatnych. Że pamiętam, bo po prostu lubiłam te kulki owoca. No tak, bo tutaj w tujach to różne rzeczy są do lubienia. Można lubić kulki, można lubić to, że szybko rosną. Tak, ale ja lubiłam kulki, one też ładnie pachną. To jest taka zaleta tuje. Poza tym rudziki lubią w nich mieszkać. To jest zaleta też. Więc nie można powiedzieć, że jest taki profil na Facebooku. Czy ja mogę użyć brzydkiego wyrazu? Oczywiście. Tak, ten profil możesz powiedzieć. Tuje chuje. I on jest poświęcony szkalowaniu. Tuj. No właśnie, ale bardzo polecamy, bo tam jest... to jest bardzo może dobry to tam profil, była ta mapka właśnie. No? Właśnie, może odeślemy dokładnie na ten profil w poszukiwaniu wiedzy dogłębnej. Mnie się właśnie wydaje, że jednak tuje zrobiły duży skok w obecności w latach, końcówka lat 80. i początek 90. Też mi się tak wydaje, że po prostu wtedy, kiedy budownictwo jednorodzinne bardzo przyspieszyło, no to razem z nimi tuje. No wcześniej było szybko rosnące drzewo topola, prawda, które w tej chwili się cieszy dużą antypatią. Ze względów alergicznych. No ja sama też kicham przez nie i moja kicia kremówka przynosi mi liście topoli z balkonu, tak jako łupy. Oh, wow. Nie, ale topola też ma ten puch, który właśnie niestety uczula sporo osób. To pamiętam, że takim chuligańskim też się cieszyła powodzeniem z tego powodu, że ten puch można podpalać. Wow, serio? Ojej. Ale i co się dzieje, jak go podpalisz? No trochę się pali. Trochę się pali, trochę tak leci. One też są łamliwe chyba, to jest pewien problem, prawda? Że topole przy tych wichurach, które są teraz w związku z radykalizacją klimatu. Nikt nie przewidział takiego przyspieszenia zmian klimatycznych tak drastycznych, więc po prostu myślę, że teraz chyba można nawet od takiej topoli zginąć, jak się ma wyjątkowego pecha. No tak, to prawda, że rzeczywiście teraz dużo większą uwagę się zwraca nie tylko na to, jak piękne są drzewa, ale też czy one wytrzymają te warunki, które w mieście mogą... Chyba powinny być niższe i grubsze po prostu. Te parametry to faktycznie należałoby bardziej zbadać i to jest, wydaje mi się, zakres, którym projektanci mogliby się zajmować. Mogliby badać, tak, to prawda. No, to było bardzo ciekawe takie opracowanie. Co, jak, gdzie... Ale została nam ostatnia książka na stole. Tak się składa, że ona jest największa. Tak. I jest nareszcie w architekturze. Ale jest to komiks. Dlaczego komiks? bo lubię komiksy. No już się pojawił się Baranowski. A już się pojawiły już? Tytuł, tak, że wspomniałeś, że tytuł był wspomniany, owszem, tak, ale o tym akurat, o tym komiksie jeszcze właściwie nic nie wiem, więc po prostu chciałabym go przeczytać trochę na zasadzie... Czyli ciekawość. Kinder niespodzianki, tak. Rzeczywiście tutaj to wydane przez Centrum Architektury, zupełna nowość, więc nic dziwnego, że przyciągnęła twoją uwagę. Centrum Architektury ostatnio idzie w komiksy, tak należałoby to powiedzieć, po serii wydawnictw, które przyniosły nam tłumaczenia klasyków modernizmu. Bardzo udanie to wydawnictwo sięga po ten bardzo komunikatywny sposób przekazywania treści. Tak, zwłaszcza, że też to jest taka formuła, która się sprawdza. To mi się przypomina mi się teraz właśnie, jak chodzi o efektowną architekturę w komiksie, to mi się Dino Buzzati przypomina. To taka moja wczesna fascynacja, że to pamiętam, że kiedyś miałam na studiach współlokatorkę Klaudię, która studiowała italianistykę i właśnie tak się dowiedziałam o tym komiksie i się zafascynowałam. Czyli jednak otoczenie. Otoczenie, przestrzeń. No jakby wracamy do niej, prawda, do tej przestrzeni. Niechętnie, ale wracamy, no. Olga, dobrze, to już na zakończenie tego naszego spotkania, stanowczo za krótkiego, bo potoczystość naszej rozmowy jest groźna dla długości naszego spotkania. To wiesz co, pomyślałam sobie, że fajnie by było zakończyć to nasze spotkanie jakimś takim pytaniem, które by cię właśnie zmusiło do tego, żebyś wykonała na oczach naszych widzów pracę. I spróbowała zrobić taką, nie wiem, listę twoich ulubionych momentów architektonicznych w, nie wiem, w miastach. Dużo bardzo podróżujesz. Przed chwilą żeśmy o tym rozmawiały, że twoja aktywność i pisarska i też no, bierzesz często udział w wydarzeniach, jakichś dyskusjach. Powoduje, że jednak oglądasz tę Polskę. Zgadza się. I często też oglądam pod kątem architektury, to znaczy po prostu zaznaczając sobie, wbijając pinezki w Google Maps, gdzie pojechać. I nie wiem, czy mam jakiś taki absolutny top i uniwersalny i duchologiczny, ale myślę, że no, ten weekend ostatni miałam okazję zobaczyć bardzo kolorowe osiedla Wrocławia, że nie tylko Solpol, ale Wrocław jest w ogóle bardzo bogaty w takie śmiałe, kolorowe osiedla. Jest tam takie na Ołbinie takie różowiutkie osiedle, które przypomina deserek. I tam czułam się naprawdę zupełnie rozkosznie, ale też całkiem zafascynowało mnie Kępno, przez które jechałam w drodze powrotnej i które jest miastem o takiej znacznie starszej strukturze, jest miastem pogranicza, więc to jest też ciekawe samo w sobie. To jak wyszła ta książka Tomasza Grzywaczewskiego w tym roku, Wymazana granica właśnie, ona tam śledzi też to wielkopolskie pogranicze, o których ja właściwie nic nie wiedziałam, ale to Kępno absolutnie fascynujące. I jak to się zdarza czasami w takich mniejszych miastach, w otoczeniu starej i nieco zapomnianej i też niedofinansowanej architektury, nagle wyrasta jakaś kosmiczna konstrukcja, w tym wypadku jest to apteka z takim wejściem w kształcie piramidy, więc to Kępno. Siedlce mają bardzo podobny pomysł, jest tam taki hotel futurystyczny właśnie w otoczeniu takiego właśnie niedużego wschodniopolskiego sielskiego miasteczka. Ja myślę, że efektem ubocznym pandemii jest jednak gęstsze podróżowanie wewnątrz Polski. Zdecydowanie. Jest bardzo dużo do odkrycia, tak. Myślę, że na pewno chyba moim ulubionym w ogóle, jakbym miała się zastanowić, architektonicznym momentem w skali polskiej są Tychy. To tutaj trochę patriotyzm lokalny przeze mnie przemawia, hanyski, ale na pewno w Tychach jest takie stężenie bardzo dobrych pomysłów, że właściwie na każdym kroku można zobaczyć coś. Poza tym jest to też chyba najlepiej zaplanowane miasto w całej Polsce, ale też zupełnie niedocenionym i bardzo, bardzo ciekawym duchologicznym miastem są Pabianice, które miałam okazję odwiedzić parę razy w tym roku i cały czas mam wrażenie, że jeszcze nie widziałam tam wszystkiego, co jest do zobaczenia. Olga, ja bym przeczytała twój przewodnik po polsku. Właśnie może po książce o śmiechu, tej poważnej, myślę, że czas na przewodnik po Polsce. Nie, my po prostu już teraz czekamy na ten przewodnik, to jest absolutnie niewątpliwie się. Niestety problem polega na tym, że bardzo dużo z tych miejsc się szybko zmienia. Ale dlatego, robisz zdjęcia, te złe zdjęcia swoim telefonem. Tak. Tak, to prawda. I też staram się zdążyć, zanim nastąpi jakaś przebudowa, to z dworcami PKS się trzeba tak bardzo spieszyć i PKP też, dlatego że oczywiście one są w kolejce inwestycyjnej i jakby ich wartość użytkowa się znacznie poprawi, ale często wizualnie one się staną takie anonimowe, więc po prostu dopóki jest coś ciekawego, na przykład zdaje się dworzec w Sycowie PKS jest, wkrótce będzie zastąpiony jakimś nowym, więc proszę się spieszyć do Sycowa. Olga, mam nadzieję, że to była zapowiedź absolutnego hitu wydawniczego. Architektura polska, miast, miasteczek tak, i miejscowości. Tak, że architektoniczne hity mniejszych miast. O, no jest nawet tytuł. Mamy tytuł, świetnie, czyli może dokończyć. Bo tutaj Olga musi iść po prostu pracować nad tą książką, którą teraz kończy, po to, żeby mogła się szybko zabrać za przewodnik. Tak. Ona tego nie powiedziała, ale my to powiedzieliśmy. I jeszcze postanowione. Nie, to bez sensu. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo za tą rozmowę. Czekamy na najnowsze książki, które przede wszystkim na ośmiechu oczywiście, ale na tą, którą tu ustaliliśmy. Myślę, że to już przeznaczenie jakieś jest. Ale rzeczywiście i powinniśmy otworzyć zapisy. Każdy, kto chciałby mieć Twoją książkę, powinien wpisać komentarz pod... Wpisujcie miasta. Wpisujcie miasta. Tym klasycznym okrzykiem. Żegnamy się. Dziękujemy Ci bardzo za wizytę. To ja dziękuję. Pa. Cześć. Ale ty masz tam niewygodnie? Ja uważam, że stoing. Dzielne właśnie wystrzeliwanie. Tak, może... Dobra. Także Olga, jakby coś u ciebie też strzeliło, to się w ogóle nie przejmuj się. Dokładnie tak. Dobra.